Talenty trzeba wyławiać i szlifować jak najwcześniej. Cieszymy się i dziękujemy organizatorom, że jako Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mogliśmy objąć patronatem tak twórczą i potrzebną inicjatywę. Wszystkim uczestnikom, laureatom i ich promotorom gratulujemy i oczywiście zachęcamy do współpracy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowuje projekty, których wynikiem jest innowacja co najmniej na poziomie Polski. To ma być innowacyjny produkt, technologia albo usługa. Nie mówimy tutaj też o przełomowym wynalazku stulecia. To może być znaczące ulepszenie tego, co już jest dostępne na rynku. Tysiące projektów, które wsparliśmy naszym dofinansowaniem, jest już obecne na rynku. I tutaj właśnie pokazuję Państwu przykłady tych projektów. To są technologie, które dotyczą różnych branż. Także jak najbardziej mogą aplikować tutaj naukowcy, którzy działają w różnych obszarach. Dofinansowanie, które teraz jest obecne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to przede wszystkim fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki. I tutaj dysponujemy różnymi instrumentami. Na ten moment mamy nabory w konkursie Ścieżka Smart, który dotyczy wprawdzie dużych przedsiębiorców, ale podobny nabór dla małych, średnich przedsiębiorstw jest prowadzony w innej instytucji, w PARP-ie. Z tego konkursu też będziemy mieć finansowanie dostępne w przeciągu następnych 7 lat i z FENGA będziemy też oferować małym przedsiębiorstwom finansowanie, na przykład dla startupów w programie Bridge Up, gdzie do uzyskania będzie nawet do 5 milionów złotych na pojedynczy projekt dla startupu, czy też polecam Państwu narzędzie InnoStart, finansowanie wsparcia merytorycznego startupom, które skorzystały z usługi innowacyjnej Innovation Coach. Wsparcie w ramach FENGA to również wspólne przedsięwzięcia badawcze, to również TFAI, czyli Centra Testowania Technologii Związanych ze Sztuczną Inteligencją. Także to wsparcie jest bardzo szerokie i dostępne będzie dla Państwa w obecnej perspektywie finansowej do 2027 roku. Młodych naukowców wspieramy poprzez program LIDER, który jest obecny w naszej ofercie praktycznie od samego początku działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest to dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale aplikacyjnym. O dofinansowanie mogą ubiegać się doktoranci, mogą ubiegać się również osoby, które mają już stopień doktora, ale od jego otrzymania nie minęło więcej niż 7 lat, bądź też nauczyciele akademiccy. Dofinansowanie jest udzielane osobom, które mają już pewien dorobek w publikowaniu swoich wyników w prestiżowych wydawnictwach naukowych. O dofinansowanie, jakie można się ubiegać, to jest kwota 1,8 miliona złotych, a alokacja na dany konkurs to około 80 milionów złotych. Najbliższy nabór, który spodziewamy się w tym roku, to jest 15. edycja tego konkursu. Ogłoszenie tego konkursu jest planowane na grudzień tego roku. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajduje się platforma konkursowa ze wszystkimi możliwościami dofinansowania dla Państwa projektów badawczo-rozwojowych. A w przypadku wątpliwości czy też pytań podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie zapraszam do kontaktu z punktem informacyjnym drogą telefoniczną, mailową, poprzez formularz kontaktowy. Zachęcam również do udziału w spotkaniu w formule online czy też w naszej siedzibie. Zachęcam również do śledzenia nas w mediach społecznościowych, jak i do zapisania się do naszego newslettera. I zapraszam do aplikowania o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dziękuję bardzo.